Na początek zapytam Cię, jak podsumujesz ten mecz finałowy? No z pewnością drużyna Polonii pokazała dobry hokej. No my daliśmy z siebie wszystko, natomiast troszkę zabrakło chyba tych sił. No nie byliśmy zdecydowanie faworytem tych mistrzostw, także srebro cieszy. Co było według Ciebie takim decydującym czynnikiem w tym spotkaniu? Czy po prostu to były te umiejętności indywidualne Bytomian, że oni byli po prostu dzisiaj stroną lepszą? Możliwe. W takich spotkaniach wysokiej rangi, półfinały, finały, o wyniku meczu decydują błędy. Nam się parę błędów zdarzyło, indywidualnych, i skończyło się tak, jak się skończyło. Mecz w grupie, bo w grupie też graliście z Polonią, wyglądał na dużo bardziej wyrównany niż ten mecz finałowy. Faktycznie taki był? Dzisiaj zagraliście gorzej, czy to rywale zagrali lepiej według Ciebie? Polonia to jest bardzo dobra drużyna. Wydaje mi się, że my nie zagraliśmy tego, co do końca tego, co mieliśmy założone i potrafiliśmy. I tylko pozostaje gratulować drużynie Polonii zwycięstwa. Można powiedzieć, że w tych rywalizacjach Bytomsko-Sanocki to jest jednak mimo wszystko remis, bo w MHL-u to Wy byliście górą, dzisiaj niestety dla Was to rywale byli górą. Tak, no hokej bywa przewrotny, tak. Tu są inni zawodnicy. No tak jest sport. To jest piękno tego sportu. Srebro według Ciebie jest sukcesem, bo nie byliście faworytem, jak sam powiedziałeś? Zdecydowanie. Bardzo się z tego cieszymy. Nikt nie stawiał nas w roli kogokolwiek, kto mógłby co najwyżej wyjść z grupy, a nam się to udało. Więc zaskoczyliśmy trochę wszystkich i cieszymy się z tego właśnie srebra. To cieszy. Jak podsumujesz ten sezon w Waszym wykonaniu, tak naprawdę wszystkich drużyn sanockich, w których grałeś? Sezon był fity. Graliśmy i w juniorze młodszym, i teraz w Celiotce, i w MHL-u, i też play-offy MHL-u. Dwa z tych zakończyliśmy medalem, tak, złotem na MHL-u i srebrem teraz na Celiotce. Nie poszło nam trochę na juniorze młodszym, natomiast sezon myślę, że mogę określić na plus. A w Twoim wykonaniu myślisz, że to był sezon lepszy od poprzedniego? Tak, zdecydowanie. Widzę swój postęp. I widzę, jak idę do góry. Fakt, że jesteś kapitanem tej drużyny i drużyny w MHL-u też chyba jest taką dodatkową nobilitacją, takim dodatkowym zaszczytem, że faktycznie czy to trener, czy inni zawodnicy widzą w tobie lidera tych drużyn. Rola kapitana nie tylko jest sportową właśnie, bycie liderem, ale też taką duchową, żeby wspierać zawodników i oni zawsze mogą polegać na Tobie. To jest zdecydowanie wyróżnienie i jestem bardzo wdzięczny trenerowi za to, że dał mi szansę bycia właśnie liderem tego zespołu.